Działalność Steam Fabric oparta jest o trzy filary podstawowe i dwa nowe, które uruchomiliśmy w tym roku. Pierwszym z nich jest tworzenie i wydawanie własnych gier i symulatorów. Drugim portowanie gier studiów zewnętrznych na konsole nowej generacji. A trzecim działalność badawczo-rozwojowa. I w tym roku nowym czwartym filarem jest tworzenie gier i symulatorów na urządzenia mobilne, które będzie realizowane w nowo powstałej spółce zależnej Mobile Fabric. I piątym, ostatnim nowym filarem jest tworzenie i wydawanie gier na gogle wirtualnej rzeczywistości, które będzie realizowane w też nowo powstałej spółce zależnej VR Fabric. Wyniki za drugi kwartał są kolejnymi rekordowymi wynikami w historii naszej spółki. Osiągnęliśmy ponad pięciokrotny wzrost przychodów oraz trzykrotny wzrost zysków w porównaniu z zeszłym rokiem. I na koncie spółka ma przeszło 2 miliony wypracowanych nowych, wolnych środków pieniężnych, dzięki którym możemy śmiało planować dalszy dynamiczny rozwój spółki. Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że to była dobra decyzja, chociaż wiele osób odradzało nam debiutów w tamtym czasie, ale rzeczywistość i inwestorzy pokazali, że było warto. I to nawet można zobaczyć ponad 300% wzrost na otwarciu. Po debiucie, można powiedzieć, mocno przyspieszyliśmy. Podpisaliśmy największy w historii kontrakt wydawniczy z Koch Media na 8 milionów złotych. Przekroczyliśmy w drugim dniu notowań zakładane 100 milionów kapitalizacji i uruchomiliśmy procedurę przejścia z New Connect na główny parkiet. Osiągnęliśmy historyczne maksimum notowań noszące 100 zł za akcję z kapitalizacją 625 milionów złotych. Na razie nie planujemy kolejnych emisji akcji w Steam Fabric, ale skupiamy się natomiast na tych dwóch nowych spółkach zależnych, Mobile Fabric i VR Fabric, w których już pierwsze emisje zostały objęte w całości. I tutaj właśnie planujemy kolejne już pod przyszłoroczne debiuty obu tych spółek na New Connect. Bezpośrednio w zasadzie nie wpłynął. Pracowaliśmy już przed pandemią w takim modelu wielu mniejszych, rozproszonych zespołów pracujących zdalnie, więc w pewnym sensie jesteśmy organizacyjnie odporni na pandemię. Jednak pośrednio pandemia, a w szczególności ten lockdown na największych rynkach spowodował 200% skokowy wzrost sprzedaży naszych gier. Zamierzamy w dalszym ciągu realizować tę naszą strategię zrównoważonego rozwoju, opartą na aktualnie już 5 filarach, o których wspomniałam wcześniej. I strategia zrównoważonego rozwoju przyniosła nam w zeszłym roku fenomenalny wzrost przychodów o ponad 200%, a w tym roku już zapowiada się równie dobrze. Dodatkowo finalizujemy dwie kolejne duże umowy wydawnicze. Oprócz tego w tym roku zamierzamy skupić się głównie na wydaniu projektów własnych, ale nie zapominamy też o portowaniu i rozwoju tego filaru i realizacji ponad 50 umów wydawniczych. Tak jak wcześniej wspomniałam, będziemy też mocno rozwijać te dwa nowe filary realizowane w spółkach zależnych Mobile Fabric i VR Fabric.
dla których planujemy debiut na NewConnex w przyszłym roku. Powinniśmy również na przełomie tego i przyszłego roku sfinalizować przejście na główny parkiet GPW.